23 stycznia 1918 roku z Odessy wyruszył liczący blisko 170 ułanów ochotniczy szwadron dowodzony przez rotmistrza Konstantego Plisowskiego. Kawalerzyści w brawurowym rajdzie w przeciągu 40 dni przedrali się przez skutą lodem Rosję do białoruskiego Bobrujska. Tam złączyli się z pierwszym korpusem polskim dowodzonym przez generała Dowbor-Muśnickiego. W drodze pod polskie sztandary pokonali około 1400 km.